Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia. Splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego i rzekł do niego: idź, obmyj się w sadzawce Siloam, co się tłumaczy posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze? Jedni twierdzili: tak, to jest ten. Inni przeczyli: nie, jest tylko do tamtego podobny. On zaś mówił: to ja jestem. Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znowu faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę. Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli: ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki? I powstał wśród nich rozłam. Ponownie więc zwrócił się do niewidomego: a ty, co o nim mówisz, jako że ci otworzył oczy? Odpowiedział: to prorok. Rzekli mu w odpowiedzi: cały urodziłeś się w grzechach, a nas pouczasz? I wyrzucili go precz. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, rzekł do niego: czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiedział: a któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył? Rzekł do niego Jezus: jest Nim ten, którego widzisz i który mówi do ciebie. On zaś odpowiedział: wierzę, Panie. I oddał mu pokłon. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Przeżywamy czwartą niedzielę Wielkiego Postu. Niedzielę, którą nazywamy też niedzielą Letare. Jest to taki moment, kiedy czujemy, że coraz bardziej zbliżają się święta wielkanocne. I liturgia słowa, liturgia, która jest w czasie tych niedziel, jest taką katechezą dla katechumenów, którzy przygotowywali się w kościele pierwotnym, obecnie również, do chrztu, który miał mieć miejsce w Wigilię Paschalną. W zeszłym tygodniu usłyszeliśmy Ewangelię o Samarytance, o żywej wodzie, którą daje Jezus Chrystus, którą jest Jezus Chrystus, która ożywia każdego żyjącego. Jezus zna prawdę o człowieku, jest tym, który właśnie daje siebie tym spragnionym, którym jesteśmy my. Dzisiaj jest kolejny znak, jest to znak światła. Widzimy postać niewidomego, tego, który nie widział od urodzenia, jest ślepcem. Jezus przychodzi, nakłada mu błoto na oczy, każe mu się obmyć w sadzawce i w ten sposób człowiek odzyskuje wzrok. Ten symbol sadzawki chrzcielnej bardzo mocno odwołuje nas do sakramentu Chrztu Świętego. Każdy z nas przed chrztem jest ślepcem, jest pogrążony w grzechach, nie widzi Bożej obecności. Chrzest jest tym momentem, w którym zanurzamy się w mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i zyskujemy nowe światło, światło wiary. To światło pozwala nam dostrzegać w Jezusie Chrystusie Boga, naszego Zbawiciela, Mesjasza, tego, który przychodzi do naszego życia. I to spotkanie przemienia nas. Życie chrześcijańskie jest nieustannym powrotem do tajemnicy Chrztu Świętego, odkrywaniem na nowo tego daru wiary, który wtedy otrzymaliśmy. Zobaczcie, nasze życie cały czas jest takim balansowaniem pomiędzy światłem i ciemnością, życiem grzechem i łaską. Próbujemy cały czas wydobywać się z ciemności grzechu, żebyśmy mogli żyć życiem Bożym w Jezusie Chrystusie. I ten półmetek Wielkiego Postu, ten czas ma nas jeszcze intensywniej wprowadzić w tą świadomość, że tak, jestem grzesznikiem, że nie widzę, że często grzech zasłania mi Jezusa i potrzebuję tego światła, którym jest On sam. Żebyśmy z jednej strony uznali: tak, jesteśmy ślepcy. Faryzeusze nie byli w stanie tego przyznać. My możemy powiedzieć: tak, jesteśmy ślepi, Jezu, nie widzimy Cię w naszym życiu. Często jesteśmy w ciemnościach. Właśnie uczyń ten zabieg, to błoto, które często jest takie, może jakieś wydarzenie, które jest trudne, które jest takie bolesne, nieprzyjemne, przez które właśnie wydobywa się nasza wiara, wydobywa się to światło uzdrowienia.
Właśnie złona Kościoła, złona tej sadzawki chrzcielnej, gdzie każdy z nas zyskał nowe życie. Na nowo w naszym życiu możemy odkrywać tą świadomość, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że mamy światło wiary. I to może zmieniać nieustannie, każdego dnia, nasze życie.